Witam serdecznie widzów telewizji MTV24. Zapraszam na kolejny odcinek rozmowy przy kawie. Kawa oczywiście tradycyjnie jest, musi być, a jest to jedna z najlepszych kaw, jaką możecie znaleźć w Krakowie. A jesteśmy w gościnnych progach restauracji Winny Garaż, a moim Państwa gościem jest pani Agnieszka Herian, menadżer, no już nawet bym powiedział, że nie tylko restaurację, ale macie Państwo w swojej ofercie i swoim zagadnieniu, że prowadzicie aż trzy działalności w jednym budynku. Więc tu można przyjść, zjeść, napić się, popracować, dokładnie odpocząć tak. I wyjechać. Dokładnie tak. Przede wszystkim na Józefitów 8 mamy idea co-livingu, czyli mamy na miejscu apartamenty, mamy klaster co-work, który zajmuje się właśnie biurami, ewentualnie właśnie samodzielne stanowiska. Tak naprawdę od tych, to są trzy różne firmy i tak naprawdę mamy także od apartamentów prowadzi jedna osoba, klaster co-work prowadzi inna osoba, wine garage zajmuje się, ja prowadzę wine garage. Ale jest tak, że generalnie łączymy siły i staramy się zrobić to spójne w jedną całość, żeby ta idea tutaj wszystko funkcjonowało fajnie. No i właśnie jak to funkcjonuje? Między innymi mamy także z apartamentów, serwujemy śniadania, goście również też mają powitalny kieliszek wina u nas, mogą przyjść, jak przyjeżdżają do apartamentu, tutaj zapraszamy, mają powitalny kieliszek wina, później właśnie mogą zjeść również kolację. Cluster co-work i wine apartment ma przede wszystkim 15% u nas rabatu stałego. Czyli goście i wszyscy pracujący w tamtych miejscach mają stały rabat i dlatego też zniżki na lunche, zniżki na wino, jak najbardziej to się łączy. Agnieszko, mamy czerwiec i okres odmrożenia. Jakie plany, a przede wszystkim jak daliście sobie radę w tych trzech trudnych miesiącach gastronomii? Powiem tak, że to myślę, że to był bardzo trudny okres dla wielu branż. Gastronomia bardzo odczuła sytuację pandemii. Powiem tak, przede wszystkim dlatego, że mam genialny zespół, z którym współpracujemy. Każdy wytężył swoją głowę na 100%, żeby zrobić z tego, żebyśmy po prostu dalej byli. Bo to było tak naprawdę dla wszystkich lokali gastronomicznych moment przetrwania. Być albo nie być. Być albo nie być, dokładnie. My, szef kuchni nasz, wymyślał bardzo fajnie warsztaty, prowadził, żeby też można powiedzieć, cały czas zaznaczyć nasz ślad w internecie, w social mediach. Tutaj robiliśmy również degustacje przed pandemią, degustacje komentowane, czyli sommelier tutaj gościom opowiadał o winach, mógł degustować, do tego tapasy zawsze przygotowaliśmy. Musieliśmy to przerzucić na teraz wersję z dowozami. Więc generalnie prowadziliśmy wersję degustacji komentowanych online, które również są na naszym fanpage'u dostępne, bo udostępnialiśmy je, żeby goście mogli zobaczyć, jak to wyglądało między innymi. Również kiermasz wielkanocny uruchomiliśmy, gdzie mieliśmy bardzo dużo wysyłek. Udało nam się przetrwać ten ciężki czas i myślę, że będzie teraz tylko lepiej. No teraz musi być teraz tylko lepiej. My się bardzo cieszymy i bardzo dziękujemy za przyjęcie naszej telewizji. Właśnie 10. naszej urodziny do takiej współpracy, bo zawsze chcieliśmy współpracować z najlepszymi, że nam się to teraz udało. A jeśli pani tutaj, Pani Agnieszko, wspominała o tych warsztatach kulinarnych z panem Pawłem Sobotą, no to muszę powiedzieć, że widzę, że wszystkie osoby będą mogły już w lecie, bo już jest odmrożenie, już będziemy mogli odwiedzić zarówno szefa kuchni w akcji tu w Winny Garaż, ale również w jego posiadłości koło Krakowa i tam też będzie się rozkładał i będzie nam gotował. Państwo będą mogli mieć również pytania przesyłać do naszego gościa. Takie odcinki na pewno dobre, bo zdrowe i jeszcze tego lata się na naszej antenie będą sukcesywnie pojawiały. Ale pani Agnieszko, dobre jedzenie, dobry wypoczynek, ale też i rozrywka. I tutaj wiem, że przygotowaliście no, bardzo dużo atrakcji, wręcz takich magnetyzujących koncertów. Skąd ten pomysł i kto i w jakim czasie się pojawi właśnie tu?
Tak, teraz przygotowaliśmy tak naprawdę ze współpracy z MTV24 wydarzenia, koncerty, które teraz będą miały miejsce właśnie u nas w Wine Garage. Zaczynamy już tak naprawdę od 3 lipca. Czyli witamy lato. Dokładnie, witamy lato, będzie Chris Van Lee, premiera wakacyjnej płyty. Później mamy 10 września, 10 urodziny Imperium Kobiet. Ja zaraz właśnie dodam, że skoro 10 urodziny Imperium Kobiet, to prezentuję, że ta sama wydawczyni Imperium Kobiet jest szefą Biznes Quality, pani Ilona Adamska, która będzie tutaj i odbierać będzie również też nagrody. Także to tak tylko na marginesie, że to nie jest, że jej imperium to nie jest tylko Imperium Kobiet, ale jeszcze kolejne imperium, a o tym będzie mówiła sama autorka. Co mamy? Mamy jeszcze na październik, tak. Później w październiku mamy jeszcze przygotowany koncert. Między innymi będzie u nas Staszek Głowacz, będzie Natalia Kuźlak, Artur Goc. Takie można powiedzieć bardzo dokładnie. Na początku października, będzie... I w październiku, tak. Później będzie jeszcze też Staszek Głowacz będzie miał tutaj koncert. Aha, jeszcze tak, przede wszystkim w październiku będzie premiera płyty Mirka. W Krakowie. Mirka Obrackiego z zespołu Bitki Soufflera i Zanim to dowiedzie, teledysk, który też wyprodukowała nasza telewizja. Można zobaczyć nie tylko u nas ten klip. A w Krakowie tylko tutaj. Tak, tylko to będą jedyne, tylko koncerty będą w naszym lokalu, także jesteśmy, można powiedzieć, wyróżnieni. Też się cieszymy, że Mietek Jurecki wybrał właśnie Państwa klimatyczny lokal. Co jeszcze? Powiem, że dużo się dzieje. Dużo się dzieje, tak. No na pewno tutaj już mamy wstępne rozmowy z MTV, żeby zrobić wspólnego Sylwestra. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To jesteśmy jeszcze do Sylwestra kawałek czasu. Zobaczymy, jak naprawdę nam się potoczy troszeczkę sytuacja w kraju, bo to też tak naprawdę jesteśmy od nich uzależnieni, co będzie dalej. Między innymi też do wygrania teraz na Dzień Ojca będą od nas tak wina greckie, oliwy greckie. Także zachęcamy do udziału w konkursie ze względu na to, że ojcowie myślą, że taki pakiet prezentu powinni dostać od swoich dzieci. I przede wszystkim zachęcamy również tutaj do przyjścia do nas do Wine Garage ze względu na to, że u nas znajdzie się genialna selekcja biodynamicznych, biologicznych, wegańskich win, takich gdzie nie są nam Państwo w Polsce, mamy je na wyłączność, bo sprowadzamy, jesteśmy importerem win. I tak naprawdę półka cenowa również jest bardzo korzystna dla osób. Czyli warto przyjść. Dokładnie. Warto przyjść, warto spróbować. Jak czego słyszałem, to Państwo, że alkohol i wino może być zdrowe. To tylko na te zdrowe alkohole zapraszamy i proszę pamiętać, że nasz konkurs Edukacji Dnia Ojca będzie dla osób pełnoletnich, ale ojcowie są zapewne pełnoletni. Pani Agnieszko, dziękuję Pani za rozmowę, my dziękujemy za gościnę Pani restauracji. Państwa zapraszamy do Wine Garage, my za chwilę udajemy się na obiad i powiemy, jak było, jak smakuje. Dziękuję bardzo i szukajcie nas na www.mtv24.tv i tam też szukajcie wakacji w pierwszym odcinku kulinarnych podróży pana Pawła Soboty. Dziękuję za uwagę. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.